have fun, cause we're brothers first. Cause we're been through a lot, but it ain't over. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. How can we not talk about family when family's all that we got? Witam w kolejny dzień. Mamy 9:20. Jestem wykończony jeszcze jednak. Regeneracja już nie trwa tak jak się miało 20 lat. Mam dwie rzeczy do pochwalenia się. Jedna to tutaj. Tak, już jest. Można powiedzieć, że etap już jest zakończony. Tylko teraz czekać na listonosza. Pamiętajcie, listonosz zawsze puka dwa razy. Druga rzecz. Cały czas lecimy w pionie. Ja teraz przez to też muszę więcej czasu poświęcić tutaj, bo muszę się też pochwalić. Znaczy, to nie jest chwalenie, to jest po prostu ciągłość tej decyzji, że już teraz nie jestem tylko hodlerem, a próbuję trochę manewrować tutaj tymi zakupami, czyli jednym słowem, nie trzymam, nie kupiłem kiedyś i trzymam, aż w końcu sprzedam i koniec, tylko jakieś robię takie manewry trochę już, można powiedzieć, że zyski troszkę spieniężyłem. Wkłady powycofywałem, to co porosło, i trzymam to na steblu. I teraz przy większej korekcie mam zamiar się znowu wkupić, bo wiem już, które coiny będą pompowały, nie? I tak dwa razy chcę trochę przemielić tym wkładem swoim. Dlatego cały czas siedzę, obserwuję. Powiem wam, jak w Belgii byłem 5 dni, to 5 dni telefon włączony, giełdy, informacje YouTube, informacje gdzieś tam przekręcam i cały czas patrzyłem, co się działo, nie? Przez to trasa mi też trochę walnęła szybciej niż zwykle. Może to i jakieś rozwiązanie, jak zajęta głowa była. No ale tutaj mamy rzeczywistość za oknem i trzeba iść i sprostać. Trochę popaduje deszcz. Pójdziemy zaraz do warsztatu. Wiem, że tam Denis pozostawił mi kupę roboty. No się nie tyle roboty. Ja muszę jechać do sklepu i nakupować różności. I to nie tylko do jednego. Na pocztę na pewno muszę. Powysyłamy listy. Tutaj paczka, zobaczcie, jakaś przyszła z domu. Zaraz ją będziemy uskuteczniać. Kurde, muszę jechać do Radzynia. Sobie teraz przypomniałem. Do Powiatowego Urzędu Pracy. A, już wiem, co to jest. Przed wyjazdem nawiązaliśmy współpracę z nową firmą, która produkuje asortymenty. Takie, jakie handlujemy. I mam zaszczyt wam zaprezentować nowe produkty, które od dzisiaj już będą dostępne w sklepie. Jak wiecie, święta się zbliżają, czas prezentów, a my, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, zwiększamy asortyment. Tak przyjdą popakowane. Zaraz wam pokażemy. A to jest akurat prezent dla moich dzieci. Dla Stasia i dla Zuzi. To te właśnie popakowane, to ja tutaj na razie nie będę tego otwierał. Pokażę wam tutaj. No i zobaczcie. Pierwszy szrot nawiązujący wiadomo do czego.
Gdybyś nie był rolnikiem, to kim? Milionerem. Taki prezencik. Do południa wszystko dobrze szło. Zjadłem obiad i... Uj. I czwarty, niech plon będzie z nami. Z takim akcentem świątecznym, płatki śniegu. Powiem wam, fajnie to wygląda, nie? Ten jest mój ulubiony. Ten zostawiam u siebie na biurku. Gdybyś nie był rolnikiem, to kim? Milionerem. Dzisiaj już będzie u nas na sklepie. Tak, a tutaj zostałem poinformowany, że została jeszcze jedna paczka. I to jest na tej samej zasadzie. Również rozmowy trwały. I tylko tutaj też mogę powiedzieć, że wysyłka będzie w 2 dni realizowana, jeśli chodzi o te asortymenty, ale bluzy, koszulki i tamte standardowe kubki, niestety musicie pamiętać, że tam czas oczekiwania jest dłuższy. Czapeczki wysyłamy z biura stąd. To też szybko. Jeszcze zobaczcie, takie fajne kalendarze. I to też również od dzisiaj. To jest tak, płyta drewniana z wypalonym naszym grawerem. Kalendarz 2025, gra o plon, to będzie mój rok. Te hasło na kalendarzach musi obowiązywać. I nasz darmowy portal ogłoszeniowy Elbordo znalazł się całkiem zgrabnie. I kontakt do nas, kombinatparczew.pl. I co, powiecie? Ciekawe też, fajne. I to również od dzisiaj dostępne na naszej stronie. Ten to sobie powieszę zaraz. Tu. No. Nice. Tujki na razie siedzą ładnie w ziemi. Nie brakowało im wody, widać, trochę popadane. Tak więc raczej wszystko będzie dobrze. O, forsita. Może ktoś z was ma forsza na części i rozbiera. Potrzebuje do forsza metr ramy. Dokładnie od końca, z tej strony, za te ucho. Jedną i drugą. O, tak, o, widzicie, jak jest te wzmocnione, to tak obciąć. O, to potrzebuje odkupić od was. Od kogoś, kto ma forsza na części. No bo taka rama... No kurde, no ewentualnie całą, dwie połówki ramy, to tam wiecie, jak nie chcecie ciąć, ale mi wystarczy po metrze. Muszę dwie monety zrobić jeszcze, nie, więcej. Suńka chora, widzicie? Psa mi zachorowało. Muszę dzwonić po weterynarza. Ja pierdzielę. Przepuklina jej wyszła. Nie latała, a tutaj dostała tego terenu i widna się przepuklina wykazała. Tak, mamy MTZ-a zjechanego, śruby na głowicy podociągane, zawory poustawiane. Jakieś turbo by pasowało chyba zamontować, ale coś czuję, że to będzie oryginał, jeśli chodzi o turbo. Tutaj wiem, że on gdzieś mi szykował jakiegoś wszystkiego rodzaju gówna. Że ja mam to zorganizować nowe. Ale gdzie to jest? To. No. Mogło być nieszczelne. I tą śrubę, ale... A, zjechana jest. Ona jest chyba też od filtra. Nie wiem, gdzie on mi to zostawił, bo to by było więcej. Na butnikach nie ma. Tu ciasno. Ale własno. Taki zapierdziel, że nie ma kiedy i madła przekręcić nawet, widzicie? Piec, z tego co wiem, sprawuje się dobrze. Muszę te popioły wywieźć. I tu chyba dzisiaj ogarnę, chyba że mi się nie będzie chciało. Mam dużo roboty.
Nie wiem, co ja mam jeszcze zabrać. Sitko to. To tak. A, o to chyba. Nie, to gdzie to? To jest z tego, widzę wszystko. Z podpory wału. Bo podpory wału mamy troszkę rozdupioną. Ale to nic. No dobra, jak na razie nie widać, to... To jadę bez. Ja mam w głowie mniej więcej, co to ma być. Tu do weterynarza trzeba dzwonić. Tu trzeba porządek z tym zrobić. A, muszę kupić sobie ten. Muszę kupić sobie pistolet. Do Tiga. Tu jest ten Tig. I takie wejścia. Co on ma? To potrzebuje pistoleta. Ta, co do Audi, to ono już jest chyba zarezerwowane. Już jest. No, już jest sprzedane, można powiedzieć. Tak, właśnie załatwiłem Kingmet Oil. Jesteśmy w parczeniu Kingmet Oilu. Kupiłem takie najpotrzebniejsze. Mamy tak. Reduktor do butli, do Tiga. Pistolet do Tiga, Magnuma. Wszystkie końcówki, elektrody. No mam nadzieję, że mi to zgra. Masę, masowy. Butle jadę wymienić zaraz. Dostałem gratis kalendarzyk. Od chłopaków pozdrawiam. No się kurwa muszę zobaczyć, powiedzieli, że nie wiedzą co to jest. Albo z traktorem, albo nie z traktorem, dobra. Czyli ma się szczęście w życiu, kurwa, trafiłem coś lepszego. Się śmieli, pozdrawiam chłopaków, kurwa. O. Lecimy teraz załatwić części do MTZ-a, czyli może jakieś turbo by pasowało, co? Jedziemy do Agrostoku. Jak oni to zrobili, że te 1.9 silniki są takie żwawe, co? Ja tu chyba zrobię 180 koni jeszcze. One się do tego nadają. Tak, o, trochę mi się rozwaliło. Teraz zobaczcie, rozpoczynamy kampanię i wysyłamy do zaproszenia do współpracy, do autokomisów, do firm, które zajmują się handlem samochodami, abyśmy mogli tutaj na Elbordo właśnie taką współpracę zacząć. Jest tego trochę, co? I to jest połowa tego, co mamy zaplanowane. No i tutaj jakieś przesyłaczki jeszcze od razu idę doślę. Tak, w drodze do Radzynia, do Urzędu Pracy, to muszę wziąć zaświadczenie, de minimis po prostu, dla ulgi tej, na ZUS, na grudzień, wakacji takich ZUS-owskich. Jesteśmy na Teksasie, zobaczymy, czy oprysk tutaj zaczął działać, czy też nie. Ha, widzicie go? Pada, nie? Wydaje mi się, że pada skurczysyn. Ale nie wiadomo, czy od mrozu nie pada. Jest takich tutaj krzaczków. Mi się wydaje, że żółknął. Ale ciężko powiedzieć. Tydzień minął. Ledwo. No ten pada. Także tutaj za wiele może nie będzie widać. Ale za to widać, jak ścieżeczki są równiutko zrobione. Zobaczcie, jak od linijki. A nie, to ujechałem jeszcze ten. To ujechałem jeszcze bez nawigacji. Ale to zobaczcie, to bez. Jak się chce, to się da, nie? Tak, jedziemy do urzędu, muszę to wszystko ogarnąć dzisiaj i powiem wam, że chyba znalazłem takiego rodzynka, jeśli chodzi o turbinę do MTZ-a, że kopary wam poodpadają. Zobaczycie za chwilę. To będzie potrzebne. Czego tu zacząć? Ale może dzisiaj nic nie róbmy, co?
Zróbmy sobie dzisiaj taką niedzielę w czwartek. Nie chce się, kurwa, dajcie spokój. Jakoś tak ciężko wrócić do tych swoich żmudnych obowiązków. Na razie podjadę pod warsztat. Z psiną, będę musiał jechać. Dzisiaj nie pojadę, będę musiał jechać jutro. A tutaj, o. Patrzcie, co się wydarzyło. Wszystko, co potrzebne, co tygryski lubią najbardziej, a zobaczcie to. Ona jest z dawien. To jest stara turbina, ale nigdy nie używana. Czyli nowa. Stara, ale nowa. Nie wiem, jak to określić. Zobaczcie, jakie ma łopatki. Podwójne. Podwójny wilnik. Zobaczcie, patrzcie na tą firmę. Garrett. Jest to D245.7. Czyli do takiego silnika MTZ-owskiego, jakiego mamy. Szkoda, że jest niezabezpieczona, ale jakoś damy radę. Jakoś damy radę. No i zobaczcie to. Zmienna geometria. Czyli jest co się psuć, ale ciężkie. To można normalnie robić na ten. Także będzie MTZ jak cholera. Tak, nie jest to kompletny zestaw. Tutaj są pewne braki. Znaczy nie tyle co braki. Nie wszystko potrzebowałem, nie? Tulejka co robi pchu? Nie. Ale ona powinna robić pchu, moim zdaniem. Ta turbina powinna robić pchu, żeby to miało jakieś ręce i nogi. Jutro będę jechał wymieniać końcówki wtryskiwaczy na takie od turbo. Od razu zrobimy, ustawimy dawkę. No się dawkę, bary odpowiednie na tych wtryskach. I niech ktoś mi wytłumaczy, gdzie tu się zmienia dawkę paliwa. Na... Tu są dwie śrubki takie, które są zaplombowane, zakontrowane. Podejrzewam, że tutaj, tylko jest górna i dolna. Jak ktoś wie, to niech da znać, a jak nie, to tam wujek Gogle wszystko powie, nie? Tak. Wujek Gogle wszystko wie. No i spawereczkę trzeba uruchomić. Mam nadzieję, że dobry, kurczę, kupiłem zestaw. O. Jeszcze tu. To dziadostwo, ja wiem, o to ta masa, ale będzie tam grać. Tak, to. To jest wszystko do spawareczki. To i tutaj niech leży. To jest spawareczce. Kurde, tutaj muszę to wszystko, gdzie ja to wszystko pozabieram? Kalendarz trzeba powiesić w warsztacie, bo musi być. Śrubeczki, nakręteczki. Z ciągnikiem rolniczym mi dali. Jakieś miejsce na niego dobre trzeba. Stary, tu położę. A nowy tak przewiesiłem, żeby się w oczy nie rzucał. Butla, ta już jest nowa, tam jest stara, czyli już widzicie, będę potrzebował dwie butle. Stara, lekka, pusta? Pusta. Kupiłem reduktor do tej butli. Muszę teraz jeszcze ją jechać i napełnić. Żeby tu nic nie pomylić. To tu pasuje. To tu. Kurwa, pasuje. To tylko. Nie wiem. Ale to jest chyba. Tego się chyba nie użytkuje. Kurwa, użytkuje się pewnie. Znając moje szczęście. Pewnie tu się podłącza. Do pstrykania prądem. Bo pistolet ma
To. I to pewnie będzie to. Ajajaj. Tak, ja mam jeszcze jedno takie krótkie zadanie do wykonania. Mianowicie premiumką trzeba wyjeżdżać, żeby Andrzej mógł się w końcu przebiegnąć, odświeżyć trochę po centrum Parczewa. A mam zamiar premiumę zapakować do warsztatu. Tam będziemy ją szlifować i malować, jeśli chodzi o kabinę. A żeby to zrobić, kupiłem jeszcze przy okazji tego przodu na osłonę na ten akumulator. I a propos, czego to jest zdjęte? Raczej czego to jest założone? Ja muszę zmienić akumulatory stronami. Może dlatego, może wtedy nie będzie wywalać tego, co? Bo one są podpalone już, a nie, kurwa. Już ktoś zmieniał? Nie, nikt nie zmieniał. One są tylko pozakładane, a ten jest do odkręcenia. Zamienię je stronami, także z wora będzie na tych, na tym i na tym. O ta. I być może wtedy nie będzie skrzeczał, co? Powiedzcie, że nie będzie skrzeczał. Grzechu masz rację, powiedz. 13 i 14. Dobra, my mamy tutaj proces rozpoczęty zmieniania przewodów, ale tak, część szybko złączek, widzicie, była na gwint 22, część na 16, ja nie przeuważyłem. I właśnie zamówiłem te na 16, tak żeby te hamulce można było spiąć, bo inaczej wcześniej to i tak się nie wyjedzie, jo, nie? Także już mi to wysyłali DPD, tylko dojdzie i premium stąd wyjeżdża i wjeżdża na warsztat. Ciekawe tylko teraz, czy ona będzie chciała, co jej jest, że ona na tych akumulatorach topi, nie? Chyba, że tą kurwę trzeba wymienić. Niedobrą. Zaraz zobaczymy. Dobra, robimy próbę. O, hebel. Czego tam się? No, świcę nie grzeje jeszcze, w czasu widzimy. Kręci. Nie pali, ale kręci. No to już jest taki sukces. Już mi to wystarczy jak na razie. Jej się paliwo cofa, tak więc ona tam może nie odpalić, ale chyba z tym będzie porządek. Widzicie, kurwa, zmiana akumulatorów i aż tutaj były słupki do połowy wypalone. No i zimne. Dobra, chwila nieuwagi, znowu sukces. Tak, tutaj jeśli chodzi o opryskiwacz, jeszcze nie zacząłem rozładowywać, bo dzisiaj chyba tego nawet nie zrobię, co tu dużo gadać. Do opryskiwacza jest ten wąż ssawny, widzicie, z jak on się nazywa, syfonem? Nie, tu syfon chyba, nie syfon, smokiem, kurwa. Ze smokiem, że można z Mausera, z rzeki, z czegokolwiek tam sobie pobrać wodę. Wałek WOM, do niego jest też właśnie te stopki, że on powinien stać na czterech nogach. Tak jak tutaj te są włożone, tylko te są włożone na poziomo, a one powinny być w pionowo. I wtedy stoi sobie wyżej i się go poczepia. I wiem, że to jest jeszcze właśnie takie szybko złącze. Zobaczcie, że to się wpina już do ciągnika. Całą wieżyczkę. Ma takie rozwiązanie, że tym się podjeżdża i się go chwyta.
U ruskich jest coś takiego, tylko trochę na innej zasadzie. Chwyta się go tam, a później tutaj on, pewnie w ten sworzeń, nie patrzyłem. Lance 24 metry. Amelinu. Z możliwością skracania, bo tak, można odjąć to, będzie z 1,5 metra. I można jeszcze odjąć to, można 3 metry odjąć na 21. Bez jakichś tam wygłupień. Czyli oto się odkręca i mamy 21 metrów około, bo to będzie miało za 4. Raz, dwa, trzy. Szyb, czyli to ma po 1,5, no, zgadza się. 1200 litrów, sterownik jest do niego, komplet dysz, rozwadniacz. Drugi komplet, tak, tu są pozakładane wszystkie. Niebieskie, sreskie, na przeciwznoszeniowe. A tu jeszcze są dwa rodzaje w komplecie. Jakieś światło tu. Nie wiem, co to jest. Normalnie. A może on ma LEDy zakładane? Nie, bo kabel by szedł jakiś, a nie idzie żaden kabel. Przynajmniej ja nie widzę. No. A, no i sterowanie. Powiem wam szczerze, że on jest chyba ręcznie sterowany, co? Tu ma hydraulikę. A sterownik dozuje dawką. Na pewno. I tą hydraulikę można sobie wpiąć w ciągniku, a można zza szyby. 12 tysięcy. Jest wyceniony. I sadzarka czterorzędowa. Ona w tym roku jeszcze sadziła razem z zaprawiaczami. Te zaprawiacze są dosyć drogie. No ale to jest wszystko w komplecie za 20 tysięcy złotych. Do większego ciągnika i ona ma dwa rzędy sadzenia. Znaczy w jednym rządku są dwa, tak jakby odstępami, dwa rzędy ziemniaków. W jednym rzędzie sadzenia. I jeszcze mam tutaj jakieś szpryce, podłączenie do jakiegoś oprysku, ale nie wiem, jak to się było używało. Ma sterownik. Sterownik tutaj. Ale oni go nie używali. Oni go używali mechanicznie. Ale można. No jest spięty tutaj, nie? Dwie dyszki za to. Też w komplecie wałek. No i został pół wałka z prasy jeszcze gdzieś. Nóżka z prasy. Także tak to się klasuje, mniej więcej. Tak, dostałem ogłoszenie, informację z firmy, że można jechać po kalendarze. Tak, na sobotę najprawdopodobniej zaplanujemy sobie z Danielem sprzątanie warsztatu i szykowanie go już pod ten, pod zimę, no bo w sumie na zimę musimy mieć tam miejsce, ciepło, piec, wszystko, drzewo pociąć i zajmiemy się tym w sobotę, bo będzie on we dwóch, będziemy we dwóch, w sensie w dzień. No i co? I tam premiumką wjedziemy. Tylko tak, ja zamówiłem te złączki. Można ewentualnie bez tych złączek wjechać. Rozhamować go dziada i tyle. Bo on jak ma te śruby, jak się wykręci, to można jechać wtedy, nie? Może w sobotę wjedziemy nim od razu. Czyli tam trzeba tak z motocyklami zrobić porządek, tutaj ten całą tą stronę, w ogóle te Dniepra od pieca trzeba odsunąć. Jutro wpłacam zaliczkę na bramy wjazdowe do wiaty i w tej wiacie trzeba będzie przechować te motocykle raczej do momentu. No tak czy siak, w sobotę mamy sprzątanie, wiata i warsztat. Tutaj tym kątem całym się zajmiemy. Nie, ja dalej jadę jeszcze. I taka zapowiedź. Także będziemy mieli już to uporządkowane. Mam, to są te niedoróbki, to źle powiedziane. Ostatnio co zamawiałem, nie dorobili wszystkich. I teraz odebrałem już tą resztę. No. I więcej już nie będzie na pewno. I teraz widzę, że to jest ta właśnie ciemna zieleń.
ale to widać tylko i wyłącznie pod odpowiednim kątem. No tak to się wydaje ciemny, nie? Czarny. Zależy jak się spojrzy. I chyba tylko ta ciemna zieleń została. Już tam więcej innych kolorów nie ma. To już wystawiamy, więcej nie będzie. Mam ostatnie zaświadczenie, które trzeba zawieźć do księgowej z radzenia, ale powiem wam, że 1600 zł zaoszczędzone. Ileż ja się oganiałem o to wszystko. No ale nic, jadę, zawiozę. No ale widzicie, no za robotę nie mogę. Nie mam kiedy się wziąć, kurwa. Taki zapierdzień, cały czas trzeba coś załatwiać. Ja nie wiem jak to będzie. Ja chyba już na emeryturkę muszę iść. Dobra, to już załatwione. Nie mogę się doczekać, przysięgam wam, kiedy już zamknę tą działalność jednoosobową. I wszystko już przejmie spółka. Spółka działa fajnie w zorganizowany sposób. Optymalizacja podatkowa jest o niebo lepsza. Przecież ja przestanę płacić ten ZUS za siebie cholerny, gdzie tutaj wychodzi mi ponad 3000 jak nic, jak nie więcej. Ja płacę 12 tysięcy złotych ZUS-u za siebie i pracowników co miesiąc. Przecież to jest kosmiczne pieniądze. Ale największą częścią to jest mój ZUS. Z tego ucieknę, przejdę sobie na KRUS, będę znowu rolnikiem. Ha! Kurde, nie mogę się doczekać. Do tego są jeszcze inne optymalizacje, ale to już nie będę o tym opowiadał. Jest z czego korzystać, może powiem tak. Dobra, idę te dokumenty wyniosę do biura. I idziemy na warsztat. Nagram dla Daniela wszystko to, co mu tam przygotowałem, co miałby do roboty i kończymy ten dzień. Jakoś się ślizgnąłem od jakiejś cięższej pracy, ale jutro już bierzemy się za robotę ostro. A nie, chuj. Ja mam to do Lublina wyjazd. W południe. Przecież to przecina cały dzień. Ja muszę o 11 wyjechać, o 10 muszę się przygotować. To ja tylko z rana załatwię, co mogę, a później wrócę, już będzie po dokończenia. Ojej. Dobra. Od razu sobie uświadomiłem jeszcze jedną ważną rzecz, bo Daniel ma dzisiaj też uruchomić tą spawarę tego Tiga, no ale nie zrobi tego bez butli. Tak więc jednak ta butla, widzicie, ja mam kaucję za nią do odebrania i kaucji odbierał nie będę. Wezmę butlę do Tiga. Mam nadzieję, że to wszystko hasa. Bo jak pójdę w koszty, to się wkurzę. Jaka tutaj idzie? To jakaś mieszanka idzie. Argon? Ja się dowiem. No i mam chyba już wszystko. Jestem człowiekiem, który ma już wszystko. O. Do tego kupiłem jeszcze drut do stali czarnej. Zamówiłem drut do aluminium. Trzy rodzaje ponoć do tego aluminium, to jest ogólnie rodzaje kilkanaście, że stopy różnego rodzaju aluminium nie za bardzo się ze sobą chciał spawać i drut może być też taki, że nie będzie się lepił dobrze do tego, ale to człowiek się uczy całe życie, co? Ja jeszcze nigdy tygiem nie spawałem i chętnie spróbuję. Tyg nie jest do wszystkiego, to jest jasne, ale u nas będzie miał zastosowanie.